Boże Słowo, które będziemy rozważali, najpierw je zwiastowali, zapisane jest w liście świętego Pawła do Filipian. Rozdział 2, wersety od 5 do 11. Filipian, rozdział 2, od 5 do 11. To dążenie niech was ożywia, ono też było w Chrystusie Jezusie. On to istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi, a w zewnętrznej postaci, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Oto słowo Boga żywego. Bogu niech będą. W styczniu w naszych rozważaniach wracamy do podstaw, bo chcemy zbliżyć się do Jezusa. Pierwsze spotkanie zacząć z Jezusem i budować na Nim. To był moment, w którym wróciliśmy jeszcze raz do powołania naszego, do wiary, do życia. Dalej przeszliśmy drogę trwać w Słowie Jezusa. Jednym z owoców odnowy charyzmatycznej w Kościele, w różnych jej odcieniach, bo tego słowa, pamiętajcie, odnowa charyzmatyczna czy odnowa w Duchu Świętym, nie można utożsamiać z ruchem. To w Polsce tak ktoś jest z odnowy, ze szkół czy z ruchu Światło Życie. Odnowa w Duchu Świętym jest pewnym strumieniem w Kościele nieidentyfikowanym z jakimś ruchem, wspólnotami konkretnymi o takim szyldzie. W związku z tym jest to szerokie rozumienie odnowy w Duchu Świętym. To tak nawiasem mówiąc, papież Franciszek mocno rozpoznał i stworzona została taka struktura ogólnoświatowa Haris. Zaczyna się ona w Pięćdziesiątnicę, grupująca różne doświadczenia szeroko rozumianego chrztu w Duchu Świętym, czy szeroko rozumianych charyzmatyków katolickich, ale nie identyfikowanych tylko i wyłącznie z klasyczną odnową w Duchu Świętym. To jest pewien geniusz Franciszka, który mówi, że przecież to już jest czas, żeby te wspólnoty dzieliły się tym doświadczeniem Ducha Świętego, ale nie tylko Ducha Świętego, z całym Kościołem. To takie malutkie wyjaśnienie. I teraz jednym z owoców odnowy w Duchu Świętym jest odnowienie biblijne w Kościele. Znaczy, jeżeli ktoś tylko będzie skupiony na jakichś przejawach Ducha Świętego, to błądzi. Ale jak idzie w Słowo codziennie, to się otwiera na Ducha Świętego. Więc trwać w Słowie Jezusa. Dalej. Mówiliśmy, uwielbiaj imię Jezusa. To imię jest święte. Imię Jezusa ma moc. W to imię się modlimy. To imię zawiera tą prawdę, Bóg zbawia.
Pan ciebie zbawia. Kiedy wyznajesz Jezu, to wołasz: Panie, zbaw mnie, tak? Bo w Tobie jest moje zbawienie, w Tobie jest moja siła. A to słowo, które dziś rozważamy, trzeba zamknąć czymś takim: żyć i działać w autorytecie Jezusa. W tym krótkim fragmencie pojawia się 3 razy słowo imię. A to już oznacza, że jeżeli na te wersety od 5 do 11 3 razy pojawia się słowo imię, to już jest bardzo dużo. To znaczy, że to jest bardzo istotna kwestia. Ale teraz z tym imieniem jest związany autorytet. Autorytet, czyli to, że inni mogą uznać to, kim jest ten, który ów autorytet ma. Mogą go uznać, prawdę, którą głosi, tą siłę, którą on daje oraz władzę, którą ma. Jezus ma autorytet i ma imię pełne mocy. Co wybrzmiewa jednak z tego tekstu? Na pierwszy rzut oka pokora. Istniejąc w postaci Bożej, czyli odwiecznie będąc jedno z Ojcem i Duchem Świętym, bo Syn jest jednym z Trójcy, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. Że tam jest to słowo podobnym do ludzi, dlatego że grzechu on nie popełnił, a my jesteśmy dziś jako ludzie wszyscy skażeni grzechem. On ogołocił samego siebie, to znaczy ograniczył siebie, swoją wszechwiedzę. Czy Jezus wszystko wiedział? No, twierdzić, że wszystko wiedział Jezus, to taka zuchwałość. Przecież był człowiekiem. Jak ktoś chce się więcej dowiedzieć, to zapraszam na studia z teologii. Jest tam taki dział Chrystologia. To jest bardzo ciekawe, nie? Przecież Jezus mówi, nikt nie wie, kiedy ta godzina przyjdzie, gdy On przyjdzie, tylko Ojciec. I ten, komu zechce Ojciec objawić. On jako właśnie Syn Boży uniża się, wchodząc w naszą rzeczywistość. Choć grzechu nie popełnił, to jest człowiekiem w pełni. A że grzechu nie popełnił, jego rozum jest znacznie lepszy niż nasz. No, gdybyś grzechu nie popełniał, nie popełniała, to i inteligencja byłaby bardzo, bardzo wyższa. No, traktujemy grzech moralnie tylko. Wszystko moralnie traktujemy w Kościele Zachodnim. Za bardzo moralnie. A trzeba popatrzeć trochę inaczej, że to wszystko mnie dotyczy, całego ciała, duszy, ducha, nie? I teraz co? Jezus doprowadza się do śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg go nad wszystko wywyższył. Ukrzyżowany. Zmartwychwstał. Zasiadł po prawicy Ojca, aby na Jego imię się teraz zgięło każde kolano. On najpierw się uniżył. On najpierw dał wzór pokory. I teraz, oby każdy język wyznał, że Jezus jest Panem. On sam wyznaje jako zmartwychwstały. Zapisał to święty Mateusz już w dniu wniebowstąpienia, jak Jezus mówi: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Władza bez autorytetu jest uciskiem. Jest krzywdą wyrządzoną człowiekowi. Jest cierpieniem. Może musiałeś być w życiu posłuszny komuś, kto nie miał autorytetu. Żeby nie powiedzieć, że może był głupi albo nieodpowiedzialny,
wtedy jest rzeczywiście próba posłuszeństwa niesamowita. Ale kiedy ktoś ma autorytet, tak, to nawet jeżeli sprawuje władzę, to nie jest ucisk. Ten, który ma autorytet, pozostajmy na razie w przestrzeni ludzkiej, jest tym, który sam to praktykuje. Jeśli ten, który się modli i ty wiesz, on się modli, mówi ci, módl się, to jest właśnie autorytet i to cię motywuje. Jakby ktoś się nie modlił, a ci mówi, proszę bardzo, módl się. Krzywe to jest. Więc Jezus ma władzę, bo ma autorytet. On ma w ogóle władzę boską, ale on jej nie używa, żeby zniszczyć świat, żeby zniszczyć człowieka. Autorytet ma to do siebie, że domaga się uznania. I albo się go uznaje, albo nie. Może ktoś być bardzo mądry i być dla dziesiątków, milionów ludzi autorytetem, a dla kogoś on nie jest autorytetem. Popatrzcie, tak samo jest z Jezusem. Czy Jezus ma autorytet dla wszystkich, u wszystkich? Nie. Patrząc w skali świata, dla mniejszości to jest autorytet. Dla mniejszości ludzkości autorytetem jest Jezus. I Jezus ma autorytet. Obiektywnie cała ziemia i niebo należy do Niego. I to jest prawda. I ostatecznie nic nie wymknie się z Jego rąk. Ale czy wszyscy ten autorytet uznają? Nie. Mniejszość ludzkości uznaje autorytet Jezusa. Jest pytanie, czy wszyscy chrześcijanie uznają autorytet Jezusa. Bo to, że są religijni, to jest jedno. Ale czy uznają autorytet Jezusa? Autorytet można więc przyjąć bądź odrzucić. I Jezusa można przyjąć lub odrzucić. Ten autorytet Jezusa jednak nie jest tylko jakimś takim, myśmy powiedzieli, ponad nami, może ponad nami rzeczywistością nie jest. O. Ten autorytet Jezusa również w takiej rzeczywistości dostrzegalnej wyraża się. W Ewangelii świętego Łukasza w 10 rozdziale w wersecie 16 czytamy. Kto was słucha, mnie słucha. Kto wami gardzi, mną gardzi. Lecz kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Czyli jeśli ktoś mówi, uznaje autorytet Jezusa, ale nie uznaje autorytetu Kościoła, to on nie uznaje autorytetu Jezusa. Jeśli ktoś mówi, mam Jezusa, Jezus mi coś powiedział, a nie uznaje autorytetu Kościoła, to boję się, czy to mu Jezus powiedział. No bo jak Jezus mógłby zaprzeczać sobie? Powiesz, ale ludzie się mogą pomylić. Oczywiście. Znacie takie słowo, takie porzekadło? Panu Bogu lepsze posłuszeństwo, aniżeli nabożeństwo. Ostatnio pomagałem rozwiązać jedną sprawę, pewien dylemat, no bo ktoś mówi, spowiednik mi powiedział. Ja mówię, no i co z tego? Jak traktujesz spowiednika jako i wyłączasz, robisz tylko to, co on ci mówi, to się nawróć. Spowiednik może się pomylić. To nie jest tylko, że spowiednik mi powiedział. A ja zadałem pytanie tej osobie,
Ale jakim prawem spowiedni wchodzi w przestrzeń, w której nie ma prawa wejść? Bo to dotyczyło zewnętrznych decyzji, związanych jeszcze z obowiązkami tej osoby. To chyba troszkę przesadził, nie? A co na to mówi Kościół? A co na to mówi prawo kanoniczne? To w tej sytuacji posłuchaj prawa kanonicznego, a nie spowiednika, bo spowiednik ci może źle powiedzieć. Przyjmijcie, że spowiednik może ci źle doradzić. A Kościół cały się może pomylić? To nie znaczy teraz, będziemy podejrzliwi. To nie o to chodzi. Tylko ty nigdy nie wyłączaj swojego rozumu oraz tego, że słuchasz też, co mówi Kościół. Popatrz. Jezus mówi, żebyśmy szli razem, Jezus gromadzi uczniów. Spowiednik, który na przykład nie zna życia wspólnotowego, bo go nie prowadzi, kiedy przyjdziesz do niego i masz trudności na przykład ze wspólnotą, może ci powiedzieć, to po co się masz denerwować, to odejdź. Znam takich. Totalne głupoty radzą ludziom. A co mówi Kościół? A Kościół przez Sobór Watykański II, Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek mówi wspólnoty. Oczywiście trzeba wszystko zestroić. Ale ten autorytet Jezusa musi być przekuty. Nie tylko na to, co jest wewnątrz mnie, ale też to, co się dzieje na zewnątrz mnie. Oczywiście, spowiadajcie się, miejcie swoich spowiedników, to jest wielki dar. Tylko pokazuje, że są sytuacje, w których, czy inaczej, zawsze miej też, słuchaj, ale też patrz na swoje życie i nie mów nigdy, spowiednik mi powiedział, że mam to zrobić. To jest informacja dla ciebie, jak ty już ją publikujesz na zewnątrz, że ci spowiednik coś kazał zrobić, to co, próbujesz autorytetem kogoś usprawiedliwić swoją decyzję, bo to tak wygląda. Właśnie w tej sytuacji też słyszałem, że ta inna osoba usłyszała od kogoś, która miała władzę, tak? Bo spowiednik powiedział. Ja tylko stwierdziłem jedno, no i co z tego? Zupełnie nie miał racji. Więc uporządkujmy. Jezus ma autorytet. Przez twoje życie, przyjmowanie słowa, przyjmujesz autorytet Jezusa. I teraz jest również autorytet Kościoła, któremu jesteśmy winni posłuszeństwo. Nie mogę być posłuszny Jezusowi i jednocześnie jestem nieposłuszny Kościołowi. A ktoś powie, no ale miałem objawienie. No i co z tego? W Biblii było napisane, i co z tego? Wszystkie herezje powstały z Biblii. Jak ktoś czyta Biblię bez Kościoła, to pobłądzi. Bo Słowo Boże nie jest dane tak sobie o... A Kościół to dla tych, co chcą. Słowo Boże jest dane Kościołowi. Więc jeśli jestem we wspólnocie wiary, w jedności z pasterzami, najwyższym pasterzem, papieżem, biskupem rzymskim, to przyjmuję słowo, mam autorytet Jezusa, mam te przestrzenie wielkie swojej wolności i jednocześnie bezpieczeństwo wiary i życia. To jest ten autorytet Jezusa. Znam ludzi, którzy mówią, Jezus jest Panem, Jezus do mnie przemawia, może Duch Święty jeszcze, Matka Boska się objawia i są w nieposłuszeństwie Kościołowi. No nie trzeba szukać, ja nie będę nazwiskami teraz rzucał, ale w internecie są dość aktywni ci ludzie. Nawet w koloratkach będący.
i jawnie nieposłuszni Kościołowi. To popatrz na świętych. Faustyna, ojciec Pio. Ale nie tylko święci. Niektórzy kardynałowie, na przykład Yves Congar, wielki teolog XX wieku, pod górkę miał z Kościołem. On był w porządku, tylko tak uważano, że on jest nie w porządku, to tak go przeczołgano mocno. On nie powiedział, ale przecież ja mam rację, panowie. No dobra. No potem go Jan Paweł zrobił kardynałem. A tą wierność też. Nie? Kto was słucha, mnie słucha. Teraz to ten autorytet również ma przełożenie Jezusa, ma przełożenie na działanie i na życie. I teraz słuchamy serca, słuchamy ludzi. Jak ktoś z nas by tu powiedział, już ja wiem dokładnie jak żyć i będę żył tylko tak, jak ja sobie uważam. I przecież żyję jeszcze Słowem Bożym, boję się takich ludzi. To jest pycha do potęgi entej. Posłuchać Kościoła. Wtedy żyje się autorytetem Jezusa. Czytam teraz z takich źródeł monastycznych. Zacząłem, czy tomy są, na razie pierwszym jestem. Rozmowy z ojcami świętego Jana Kasjana. Parę rzeczy będziemy z Kasjana poznawać, bo to jest w ogóle fenomenalne, jeśli chodzi o poznanie siebie. On tam akurat w pewnym świadectwie pewnego pobożnego, bardzo pobożnego, prawie że doskonałego, byśmy powiedzieli, mnicha, czy raczej pustelnika na pustyni egipskiej, tak, mówi, był naprawdę super, wzorem prawie że. No i postanowił więcej pościć niż trzeba. I jeszcze więcej, już mu się poskończył. Nie, on jeszcze będzie pościł. Teraz inni bracia, żyjący gdzieś tam w okolicy, pustelnicy, mu mówią, nie rób już tego, ale Bóg mi tu mówi, że ja mam pościć. No i zakończył żywot. Bardzo szybko, po 2 dniach. No i ocena ojców, wiecie, którzy wymagali na pustyni od siebie. To było święte, czy to było nieświęte? To było diabelskie. Diabeł skusił tego mnicha, żeby pościł, bo miał już jeść. A on pościł, bo on będzie doskonały. On uwierzył w sumie, on nie musi jeść, bo Pan go podtrzyma. To jest mocne, to mnie to tak dotknęło. To w samolocie, w poniedziałek czytałem akurat. Trochę byłem głodny, ale mówię, dobra, nie zjem. Ale mówię, ale jak przyjadę, to zjem. Żeby mnie nie chwyciło jak tego mnicha. Spokojnie, daleka droga do tego. Artur, nie śmiej się. Świetny przykład. On uważał, że Duch Święty, że Jezus mu mówi, pość. A Kościół mu mówił, dosyć, ale on był nieposłuszny. Pomyślmy przez ten tydzień o tym autorytecie. Podziękujmy też Bogu Ojcu za autorytet Jezusa, też za tych, którzy dla nas są autorytetami. Podziękujmy też Bogu, jeżeli ktoś z was ma na przykład jakiegoś duchowego kierownika, spowiednika za niego, bo to wielki dar. Poprośmy też Jezusa o taką roztropność w tym wszystkim. Byśmy czuli to, co czuje Kościół. A teraz będziemy zapraszali Jezusa w nasze życie, uznając Jego autorytet. W różnych przestrzeniach życia. Może są jakieś sytuacje w tym momencie trudne, niezrozumiałe. Może gdzieś coś buntuje się w tobie. Może są rzeczy, jakby po ludzku byśmy powiedzieli, nie do przejścia. To uznaj autorytet Jezusa w tych przestrzeniach. Będziemy w czasie całej adoracji śpiewali
Tak lekko, nie mocno, bardzo proszę, tylko lekko, medytacyjnie. A w tym czasie możesz podchodzić przed Najświętszy Sakrament, uznać autorytet Jezusa, autorytet Słowa, autorytet Eucharystii, ale jednocześnie popatrz na wspólnotę i wracając na miejsce powiedz: Jezu, ale ja też uznaję autorytet Kościoła. I poproś bardzo, dziś bardzo poproś o pokorę. Bo wielu chrześcijan jest pysznych, wierząc, że są doskonali. Nie boję się, jak upadniesz ciężko. Nie boję się, jak walczysz z jakimś grzechem i wciąż cię dopada. Boję się tych, którzy uważają, że są doskonali. Tych się boję. I chyba Jezus takimi się smuci najbardziej. Uznaj autorytet Jezusa. Żyć i działać w autorytecie Jezusa to temat dzisiejszego spotkania modlitewnego. Jezus ma autorytet, bo ma władzę. Jest tym, który wszystko może, ale autorytet ma także dlatego, że jest pełen pokory. On przyjął uniżenie, dlatego rozważaliśmy fragment listu do Filipian z 2 rozdziału, gdzie on, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Ale Bóg go wywyższył przez krzyż i przez swoje zmartwychwstanie. Jezus zasiada po prawicy Ojca, stawia się za nami, a jednocześnie ma tą właśnie władzę na niebie i na ziemi. Ale przede wszystkim chce mieć władzę w Twoim sercu. Pytamy dzisiaj siebie, czy dla mnie, dla Ciebie Jezus ma autorytet, czy jest autorytetem, czy uznaje Jego autorytet. Ten autorytet Jezusa wyraża się też w tym, że uznajemy autorytet Kościoła. Kto Was słucha, nie słucha, kto Wami gardzi, mną gardzi. Bracia i siostry, zachęcam każdego z Was osobą do tego, by w ciągu tego tygodnia pomyśleć o Jezusie słudze i o Jezusie uwielbionym, by uznać Jego autorytet, by podporządkować Jemu swoje życie, różne Jego wymiary, by podporządkować też autorytetowi Jezusa wszystkie trudne sprawy, te, które po ludzku, na które nie mamy wpływu, których nie rozumiemy. Poddajmy to wszystko pod władzę Jezusa. On nas dobrze poprowadzi, bo ma autorytet, ma władzę, ale jest przede wszystkim